Jeszcze lato na dobre się nie zaczęło, a w Olsztynie roi się od imprez plenerowych dla mieszkańców. Instytucje miejskie, fundacje, przedsiębiorcy oraz wolontariusze dwoją się i troją, by podczas rodzinnych pikników, poza czystą rozrywką, zachęcać gości do wsparcia finansowego, organizacje, które robią wiele dobrego, na przykład dla potrzebujących rodzin. Takie wydarzenie w ostatni weekend maja odbyło się na podwórzu siedziby Stowarzyszenia Arka. Chodzi nam o to, żeby społeczność lokalna uwierzyła w moc street artu, który dzisiaj tutaj organizujemy, i taką moc ludzi do zrzeszania się, do robienia czegoś fajnego. A fajnych pomysłów tu nie brakowało. Od malowania wielkiego obrazu po imienne graffiti, od sportowych emocji bokserskich po intelektualne gigantyczne szachy. W strefie animacji najwięcej dzieci skupiło się na stanowisku miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Mają rozbudowaną strefę malowania buziek, rysowania, kolorowania, wszystko to, co wiąże się z fajnymi, dobrymi kolorami. A te można było dowolnie mieszać podczas warsztatów malowania ekologicznych toreb. Każde dziecko miało na nie inny pomysł. Rysunki dla mamy, czy na przykład z mamą, serduszko i takie inne rzeczy. Czyli dobry prezent na dzień mamy? No, dobre. To moje marzenia, po prostu wyobrażam sobie tak świat. I co na tym świecie jest, powiedz? W postaci kotów, ja i moja siostrzenica, która będzie dzisiaj u mnie nocować. Mam pomysł, że narysuję rodzinę i napiszę: bardzo kocham mamę i tatę. Tego upalnego dnia radosnych uśmiechów nie brakowało, a sami rodzice chcą takich spotkań więcej. Każda impreza, która jest na świeżym powietrzu i która odciąga dzieciaki od ekranów, jest naprawdę super. Także bardzo fajne, duże ukłony dla organizatorów i tych wszystkich organizacji, które włączyły się w tą dzisiejszą akcję. A to dopiero początek odciągania dzieci od komputerów, i to nie tylko po to, by bawiły się na całego, czy wspierały potrzebujących. Zyskują coś jeszcze dla siebie, o czym przekonali się w pierwszy weekend czerwca podczas pikniku na olsztyńskim lotnisku. Poza efektownymi pokazami samolotów czy muzyczną ucztą na scenie, ponownie na stanowisku olsztyńskiej ciepłowni w malowanie buzi i rąk czy tworzenie kolorowych słoiczków z kredy wpleciono lekcje ciepła. Chcemy edukować najmłodszych oraz dorosłych, jak to ciepło oszczędzać, jak samemu można obniżać rachunki. Jesteśmy tutaj i dzisiaj, i przez całe lato na wielu imprezach, festynach dla naszych mieszkańców, właśnie po to, żeby być z nimi, pokazać im te oszczędności i możliwości. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Dzieci świetnie się bawiły, a rodzice byli zachwyceni różnorodnością zabaw i przemycaną w nich wiedzą. Czas dzieciom jest super zorganizowany. Jak widać, są zadowolone. Brudne to szczęśliwe. Niczego dzieci tak nie zapamiętują, jak taka właśnie nauka przez zabawę. Nie ma sensu na siłę. Dzieci uczą się najlepiej przez zabawę. Mogąc naśladować, przeżywać, doświadczać. Moim zdaniem super sprawa. Mogą poznać dużo ciekawych rzeczy, wziąć udział w konkursach, w różnych warsztatach, pomalować buzie, zrobić warkoczyki, a też wspomóc finansowo. Wśród licznych zabaw MPC-u dzieci malują pozornie zwykłą kolorowankę, jednak jej treść niesie konkretną wiedzę. Stworzyliśmy kolorowankę dla naszych najmłodszych, jak oszczędzać ciepło, w której znajdują się edukacyjne rysunki wraz z wierszykami. Od lutego do kwietnia bieżącego roku byliśmy z kolorowankami, z naszymi lekcjami ciepła we wszystkich olsztyńskich publicznych przedszkolach. Rozdaliśmy również kolorowanki do różnego rodzaju instytucji, stowarzyszeń, prosząc wychowawców o krótkie lekcje z dziećmi na ten temat. I mamy nadzieję, że dzieci od małego będą się uczyć tego oszczędzania. W tej nauce MPC wspierają odpowiedzialni rodzice, którzy nie tylko znają, ale również stosują się do elementarnych zasad promowanych przez olsztyńską ciepłownię. Na przykład wietrząc mieszkanie, tak, zakręcać zupełnie te grzejniki, żeby to jak najkrócej trwało. I rzeczywiście trzymamy taką nawet zimą temperaturę około 20 stopni, w nocy nawet mniej, ubieramy się cieplej w domu. Staramy się utrzymywać taką optymalną temperaturę około 20-21 stopni. I staramy się otwierać okna, przestawiać się zima, lato. A dzięki tym czynnościom będziemy mieli same korzyści. Oszczędność pieniędzy, dobro dla środowiska i dla samych nas. Mój syn też właśnie wielką wagę przykłada do tego takiego oszczędzania wody, prądu, bo tego się już nawet w przedszkolu uczą, także my rodzinnie tutaj jak najbardziej na to, na co mamy wpływ, zwracamy uwagę. I my wszyscy zwracajmy, bo tylko wtedy osiągniemy wspólny, wymierny, ekologiczno-finansowo-zdrowotny efekt.